sprawie zmiany uchwały 32   2017 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 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││ 2017 ││
Na kwotę 38 tysięcy złotych skreśla się i wprowadza się w to miejsce zapis gimnazjum nr 2, ulica Studencka, wymiana stolepki okiennej, zadanie inwestycyjne wieloletnie, kwota 38 tysięcy złotych w roku 2013-2014, kwota 62 tysięcy złotych. Punkt drugi, paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Skreśli się słowa. Nowa kwota na zadania. Kwota na zadania bieżące. Dodaje się w paragrafie drugim o treści. To zmiana. Kwota na zadania bieżące wynosi 159 200. Inwestycyjne 283 tysięcy złotych. Według załącznika do uchwały. Punkt czwarty paragraf 2 przyjmuje numerację paragrafu numer 3. Kto z Państwa jest terapię poprawki rozmawiać ewentualnie? Nie widzę głosu. W takim razie proszę o przegłosowanie poprawki. Kto z Państwa za poprawkę? Osób jest za przyjęciem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za poprawką 18, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję. Głosujemy w tej chwili cały projekt uchwały. Chyba, że Państwo chcecie jeszcze rozmawiać na temat projektu. Nie widzę głosu w dyskusji. Proszę Pani Jadwiga. Mam pytanie. Tutaj jest szkoła podstawowa nr 16 Celnica.
To jest już poprawka dotyczy tylko zmiany z przedszkola na Kopernika, ponieważ budynek jest własnością kuli i nie możemy inwestować w substancje pozagminną w przeniesieniu tych środków na jednostki gminne. Natomiast pozostałe punkty zostały już określone w uchwale, tak jak czytałem, 21 marca 2013 roku. A środki są takie, jakie nam po prostu miasto daje. Nie możemy tutaj zwiększyć pewnych środków, bo nie mamy środki, nie jest ciężko. To nie jest nic nowego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę. Takie pytanie, bo jeżeli tak nie możemy zwiększyć środków, to w takim razie, czy oni są w stanie jakieś zadanie inwestycyjne za te pieniądze? No bo dać jakieś środki finansowe i nie wiadomo, czy coś z tego konkretnego wyjdzie, no to nie ma sensu, nie? Konkretnego wyjdzie z przyszłego roku? No nie, bo tutaj jest tak, remont sanitariatu. Zrobił 20 za 20 tysięcy remont sanitariatu. Ale w Wrocławiu to jest zgodnie z wyceną 0, którą dostaliśmy i na tym się opieramy. No to dobrze. Nie jest tam nasz pomysł, tylko to jest zeo podatku. Tak. Baranstwa wątpliwości się starczy. Z panią Franczyk w tej kwestii rozmawiamy i z dyrektorem Czarnym. Natomiast raczej z panią Franczyk na temat tego, jak zapisać, które zadania do zadań inwestycyjnych, a które nie da się. No dobrze, jeżeli zrobisz wydawą konkretną, że zdasz, to nie mam zastrzeżeń. Dziękuję Państwu, jeśli chcę zabrać głos. Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania w projekcie uchwały, tutaj za przyjęciem. 19 osób jest. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, ktoś jeszcze na nie widzę. Dziękuję bardzo. 19 zawsze 4, 6, 0. I druk numer 2.